Witam serdecznie, Podziemna TV, czyli kanał poświęcony podstawom gospodarki i podstawom funkcjonowania państwa. Dziś chcę powiedzieć o reformie systemu emerytalnego pana Balcerowicza i pana Petru, czyli o wprowadzeniu w Polsce OFE, otwartych funduszy emerytalnych w końcówce lat 90., bo jest to jeden z największych, jeśli nie największy przekręt finansowy we współczesnej historii Polski. Okazja ku temu jest o tyle dobra, że mija właśnie prawie dokładnie rok, odkąd media wyczarowały nam z kapelusza zbawcę narodu, pana Ryszarda Petru, na białym rycerza, na białym rubikoniu, lidera totalnej obecnej opozycji. Przypominam, że dokładnie rok temu jeszcze nikt o panu Petru nie słyszał. I dokładnie rok temu prawie odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, którą obecny tamten obóz władzy przegrał. Pan Duda dostał więcej głosów niż pan Komorowski. I dwa dni potem media oznajmiły sondaż, w którym była uwzględniona partia nieistniejąca jeszcze, której nikt nie słyszał, a już miała 11% na dzień dobry. Wtedy to się nazywało roboczo Partia Balcerowicza, ale oczywiście wynik pana Kukiza w wyborach prezydenckich, czyli 20% osób popierających kandydata antysystemowego, sprawiło, że raz, dwa pana Balcerowicza trzeba było schować, bo to przecież jest dinozaur polskiej sceny politycznej, i właśnie zaczęto filmować twarz pana Ryszarda Petru, który zaczął się bardzo rzetelnie i sumiennie odcinać w mediach od pana Balcerowicza, mimo że jest jego wygowankiem przecież. We wrześniu zeszłego roku Leszek Balcerowicz mówił, że szuka młodych liderów politycznych, którzy zmieniliby polską politykę. Znalazł takiego lidera w panu? Wie pan, co akurat tej wypowiedzi Leszka Balcerowicza nie pamiętam, a po drugie akurat ta inicjatywa jest oddolną inicjatywą. Leszek Balcerowicz w niej nie uczestniczy. Pan Balcerowicz był wykładowcą pana Petru i potem właśnie pan wziął go pod swoje skrzydło od maleńkości, można powiedzieć. I pan Petru był w czasach, kiedy pan Balcerowicz był wicepremierem. Pan Petru był jego doradcą, jednym z jego doradców. I właśnie pan Petru i pan Balcerowicz odpowiadają za tamtą reformę systemu emerytalnego, za wprowadzenie w Polsce OFE. I dziś mija rok, odkąd pan Petru został nam objawiony jako lider opozycji. Niedawno również pan Balcerowicz został desygnowany czy wyznaczony na zbawcę Ukrainy. Będzie doradzał ukraińskiemu rządowi. Ja uważam, że trzeba pomagać Ukrainie ze względu na jej strategiczne znaczenie i dla samej Ukrainy, i dla Europy. I to jest najważniejsze. Ja tylko powiem państwu, gwoli ciekawostki, w skrócie. Jakiś czas temu słyszałem w radiu tę informację, jechałem akurat samochodem i tam był fragment wypowiedzi pana Balcerowicza, bardzo krótko powiedział, o co chodzi, że no w Ukrainie jest, tam chyba padła liczba około 1500 przedsiębiorstw czy firm dużych państwowych, no więc trzeba je zrestrukturyzować, najpierw potem sprywatyzować i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę państwa, dokładnie ten sam manewr, który w Polsce przeprowadzono rękoma też pana Balcerowicza, czyli za hasłami restrukturyzacji i prywatyzacji w ustach pana Balcerowicza kryje się po prostu to, że zagraniczne firmy i wielki kapitał za bezcen przejmuje majątki państwowe kiedyś Polski, teraz będzie to się działo prawdopodobnie na Ukrainie. Ale to tylko tło dla tematu głównego. Pan Balcerowicz, dzisiaj zbawca Ukrainy, i pan Ryszard Petru, dzisiaj zbawca Polski, to są osoby, które między innymi odpowiadają właśnie za słynną, wiekopomną reformę emerytalną w Polsce w końcówce lat 90. Rozmawiamy o reformie emerytalnej, a naszym gościem jest pan Ryszard Petru, doradca ministra finansów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli bezrobotny otrzymuje zasiłek wypłacany, to wtedy bezrobotny może przystąpić do funduszu emerytalnego. Zabawną ironią wydaje się to, że dzisiejsi wyborcy pana Petru, część dzisiejszych wyborców pana Petru, która uwierzyła mu, dała się nabrać na to, że jest to nowa jakość w polityce, świeża krew i ktoś nowy, zupełnie nie wie o tym, że pan Petru już działał w polityce właśnie jako doradca w obozie władzy tamtejszej, jako doradca pana Balcerowicza, działał w partii Unia Wolności, kandydował do partii, do Sejmu z ramienia partii Unia Wolności w 2001 roku, więc już przeprowadzał wiekopomne reformy w momencie, kiedy jego dzisiejsi wyborcy tak naprawdę robili jeszcze wtedy w pieluchy, czyli około 18-17 lat temu. Proszę państwa, na czym polegała reforma emerytalna i wprowadzenie OFE, otwartych funduszy emerytalnych do Polski? I obecny, poprzedni system emerytalny tak naprawdę w praktyce sprowadza się do tego, że bieżące emerytury wypłacane emerytom dzisiejszym to są bieżące wydatki z kasy państwa i oczywiście są one pokrywane z bieżących wpływów do kasy państwa zabieranych, pobieranych z pensji ludzi pracujących dzisiaj. I fizycznie zmieniło się tylko to, zmienił się system wyliczania emerytury, jaka jest wypłacana emerytom. Wielkość emerytury jest wyliczana inaczej niż była kiedyś wyliczana. Nowy ZUS to naprawdę indywidualne konta, czyli każdy z nas wpłaca na indywidualne konto i tam są rejestrowane nasze składki i od sumy zapłaconych składek zależy nasza emerytura.
a w przyszłości nie było istotne, ile składek płacaliśmy na emeryturę. Ważne jest to, żeśmy w ogóle zarabiali cokolwiek i wtedy liczona była nasza emerytura właśnie na podstawie ostatnich zarobków. No brany był pod uwagę też staż pracy. Nie zmienia to faktu, że w praktyce, tak jak powiedziałem, zabiera się ludziom pracujące pieniądze na bieżąco po to, żeby wypłacać z tego na bieżąco emerytury. Jest to tylko zgrabną teorią i ideologią dorobioną, teoretyczną, czy jest to to, że my sobie na kontach coś odkładamy indywidualnych i tak dalej. Proszę Państwa, nikt niczego sobie nie odkłada. Mówię, jest to tylko kwestia tego, jak wyliczana jest, czy też będzie nasza przyszła emerytura. To jest tylko ta różnica. Natomiast istotą i sednem reformy emerytalnej było wprowadzenie OFE, otwartych funduszy emerytalnych. Proszę Państwa, na czym to polegało i czym to w praktyce skutkowało? Czyli reforma emerytalna Balcerowicza i Petru w pigułce. Jak Państwo wiecie albo nie wiecie, składek ZUS-owskich pobieranych z pensji pracowników, czyli wpływów niejako do kasy ZUS-u, nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań emerytalnych. Czyli z pieniędzy, które zabierane są pracownikom, nie wystarcza tych pieniędzy, żeby wypłacić wszystkie emerytury. W związku z tym rząd musi dopłacać do tego, zabierając ludziom pieniądze w postaci innych podatków. I teraz, co zrobił pan Petru z panem Balcerowiczem w swojej reformie? Otóż, mimo że tych pieniędzy odbieranych obywatelom dzisiaj, pracownikom z pensji w formie składek ZUS, nie starcza na wszystkie emerytury, to oni z tych pieniędzy część jeszcze zabrali, żeby było ich jeszcze mniej, żeby przekazać je do instytucji finansowych, do otwartych funduszy emerytalnych. I teraz część z tych pieniędzy, które trafiały do OFE, około połowy, jeszcze do niedawna, była pożyczana z powrotem rządowi. To znaczy OFE, to się tak ładnie nazywa, inwestowały część tych pieniędzy w obligacje skarbowe, czyli pożyczały pieniądze z powrotem rządowi, z powrotem władzy, kupując właśnie obligacje rządowe. Co to, proszę Państwa, oznacza? Oznacza to, że pieniądze zabierane pracownikom w postaci składek ZUS trafiały do ZUS-u i teraz mimo, że nie wystarczały, nie wystarczają na pokrycie wszystkich emerytur, to część tych pieniędzy była ZUS-owi zabierana z ZUS-u i szła do OFE po to, żeby OFE mogły je pożyczyć rządowi, żeby rząd mógł dofinansować tych pieniędzy ZUS, bo rząd dofinansowuje ZUS, ponieważ tych składek, jak powiedziałem, z samych tych składek ZUS-owskich nie wystarczy na wypłatę emerytur. Mam nadzieję, że widzicie Państwo jasno, że te pieniądze po prostu krążyły w kółko. Od pracowników szły składki ZUS-owskie do ZUS-u, część tych pieniędzy szła do OFE po to, żeby OFE je pożyczyły rządowi, po to, żeby rząd mógł dofinansować ZUS, gdzie brakowało na wypłatę emerytur. Po co ta cała operacja? Na każdym takim kółeczku co miesiąc OFE zarabiały prowizje za obracanie tymi pieniędzmi. Chodziło o to, żeby napchać kabzę instytucjom finansowym, jakimi były właśnie OFE, otwarte fundusze emerytalne. To był jakby prawdziwy skutek i prawdziwy cel, moim zdaniem, całej tej reformy emerytalnej pana Balcerowicza i pana Petru. I jak to się skończyło dla nas Polaków, to Państwo pewnie pamiętacie. Całkiem niedawno, około 2 lat temu zdaje się, premier Tusk, a więc również kolega partyjny z Unii Wolności i pana Petru, i pana Balcerowicza, po prostu te pieniądze z OFE buchnął. Umorzył obligacje, czyli pieniądze, jakie był winien do OFE, po prostu to zostało umorzone i powiedziano emerytom, no dostanie się te pieniądze po prostu z ZUS-u, tak? Nie ma tych pieniędzy, nie ma tych długów. Więc cała ta reforma okazała się w ogóle bezsensowna, bo doskonale widzimy, że po latach została niejako cofnięta, zupełnie anulowana. Ale przez te lata te 150 słynnych miliardów, które buchnął, przepraszam za wyrażenie, Tusk z OFE, no to sobie Państwo pomnóżcie przez te lata prowizję, nie wiem jaka była, 1% czy 2%, ile tak? 150 miliardów za obracanie tych pieniędzy przez kilkanaście lat instytucje finansowe pobierały sobie prowizję. Po to, żeby to się skończyło niczym. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, w momencie, kiedy pan Tusk buchał te pieniądze, zahachmęcał z OFE, no to wtedy właśnie oczywiście się wygadał, że prawdziwą intencją tej reformy było właśnie napychanie, transferowanie pieniędzy do rynków finansowych, do instytucji finansowych. Podawał to jako argument za tym, żeby to jednak zlikwidować. Z punktu widzenia całości państwa polskiego ten system nie daje zbyt wiele dobrych efektów emerytom. Mówię tutaj bardzo delikatnie. OFE daje trochę pozytywnych efektów, jeśli chodzi o rozwój rynku kapitałowego i poza tym prawie same negatywne efekty, jeśli chodzi o finanse publiczne. Już nie mówię o tym, ile OFE zarabiają na polskich podatnikach. Ale to jest tylko jakby połowiczna część tej reformy, która już została zamieciona pod dywan i sprzątnięta, jakby jej nigdy nie była anulowana. A oczywiście przez te kilkanaście lat OFE sobie tym pieniędzmi poobracały i na tym zarobiły. Natomiast jeszcze jest druga część, a mianowicie drugą połowę tych pieniędzy, które ZUS przekazywał do OFE, otwarte fundusze emerytalne inwestowały na giełdzie. To tak się ładnie nazywa, w różne instrumenty finansowe.
Proszę Państwa, na czym to polega? Jak działa giełda? Giełda działa na zasadzie pewnej spekulacji gry między popytem a podażą, czyli między tymi, którzy chcą kupić akcje i oczywiście zasilić giełdę w ten sposób pieniędzmi, żywą gotówką, a tymi, którzy chcą akcje sprzedać, spieniężyć, czyli właśnie jakby wypłacić pieniądze, wyjąć pieniądze z giełdy, można powiedzieć w największym skrócie. I relacja między kursy akcji, jakby stan giełdy jest pochodną właśnie tej całej gry spekulacyjnej różnych ludzi, którzy mają akcje, obracają akcjami. Ktoś z nich chce sprzedać, kto z nich chce kupić i tak dalej. Na podstawie tej zleceń kupna i zleceń sprzedaży codziennie, nawet co sekundę, bo są notowania ciągle przecież też, właśnie ustala się kurs akcji. To jest cena ostatniej transakcji na danej akcji. Jeżeli więcej osób chce kupić akcje, czyli chce zasilić pieniędzmi rynki finansowe, giełdy papierów wartościowych, no to więcej jest ofert kupna i wtedy duża szansa, że kurs akcji rośnie, bo każdy, kto chce sprzedać, to się o te akcje, które ludzie sprzedają, kupujący się niejako biją, można powiedzieć w cudzysłowie. A w momencie, kiedy ludzie chcą raczej wycofać pieniądze z giełdy, czyli chcą spieniężyć, więcej jest sprzedających akcji niż kupujących, upraszczając, wtedy to sprzedający, znowu w cudzysłowie, biją się o tych kupujących, którzy jeszcze chcą tam jakieś te akcje kupować i wtedy kursy akcji notowania spadają. I teraz bardzo ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę, że to, jak się zachowuje giełda globalnie, tak, kondycja giełdy właśnie hossa czy bessa na giełdzie, jest oczywiście między innymi uwarunkowane tym, że w obecnej sytuacji otwarte fundusze emerytalne co miesiąc zasilają giełdę nowym strumieniem świeżej gotówki. To są właśnie te wszystkie składki pobierane od pracujących, przekazywane do OFE, które OFE co miesiąc lokują, żywa gotówka, nowe pieniądze trafiają na giełdę. I dlatego sytuacja na giełdzie jest jakaś, tak? Ona uwzględnia to, że jest stały dopływ strumienia comiesięczne, strumienia gotówki właśnie poprzez OFE. I teraz proszę Państwa, do czego zmierzam? Dzisiaj OFE nie wypłacają jeszcze metr. OFE tylko kupują akcje, ewentualnie nimi obracają, czyli sprzedają po to, żeby kupić inne, tak? Ale jakby ten OFE tylko dostarczają gotówkę na tak zwane rynki finansowe, na giełdę. W związku z tym giełda ma jakąś kondycję. To proszę Państwa, proszę pomyśleć, co się stanie w momencie, kiedy OFE zaczną działać, czyli zaczną za ileś tam lat wypłacać emerytury. Kiedy nie będą już środków finansowych, gotówki zasilać giełdy, kupując nowe akcje, tylko będą musiały te akcje spieniężać albo te środki przekazywać, wszystko jedno, tak? Ale ten strumień gotówki zmaleje, bo OFE zaczną musieć wypłacać emerytury kiedyś. Kiedy nastąpi ten moment, to nastąpi, proszę Państwa, skokowa i gwałtowna zmiana sytuacji na giełdzie. W tym sensie skokowa, że do tej pory OFE tylko zasilają giełdę gotówką, a kiedy zaczną wypłacać emerytury, to zaczną te pieniądze z giełdy wycofywać, bo będą potrzebne na wypłatę emerytur. No to proszę sobie wyobrazić, jak to się na giełdzie odbije. To musi mieć wpływ na kondycję giełdy, na kondycję tak zwanych rynków finansowych. Pomijając sam fakt, że znacie Państwo pewnie moje zdanie, cały świat wielkich finansów i w ogóle tak zwane rynki finansowe to jest jeden wielki globalny przekręt. O tym nagrałem już kilka odcinków, zresztą kilka miesięcy temu. Możecie Państwo do nich wrócić, ale to jest jakby na marginesie, to jest teraz nieistotne. Istotne są skutki reformy emerytalnej pana Balcerowicza i pana Petru dla Polaków. Czyli to, jak w tytule właśnie, jak pan Balcerowicz z panem Petru załatwili Polaków na cacy reformą emerytalną z 1999 roku. Podsumowując, proszę Państwa, moim zdaniem reforma emerytalna tak naprawdę służyła tylko temu, żeby zasilić żywą gotówką rynki finansowe. O tym, że pan Balcerowicz i pan Petru są przedstawicielami świata wielkich finansów, to chyba nie muszę mówić, bo przecież oni obaj się całe życie obracają w tych kręgach bankowych, finansowych. I to jest zrozumiałe, jakby czyje interesy mają na względzie, tak? Praktycznym skutkiem wprowadzenia w Polsce OFE, wprowadzenia reformy emerytalnej jest to, że żywa gotówka z kieszeni nas, Polaków, płynie na rynki, zasila rynki finansowe. Oczywiście pod ustawowym przymusem, bo tu my nie mamy nic do gadania. Możemy sobie tylko wybrać fundusz emerytalny, ale nie możemy zmienić tego, że te pieniądze tam trafiają i na giełdę trafiają. Z całej tej reformy emerytalnej największą korzyść mają odnieść instytucje finansowe i odnoszą. Po buchnięciu 150 miliardów z OFE przez premiera Tuska jakby połowy tej reformy w ogóle nie było, ale przez te lata, co się OFE naobracały tymi pieniędzmi i prowizje nabrały, to jest ich, prawda? A druga połowa to jest ta akcyjna. I znowu, co by się nie działo z kursem akcji, to na tym będą tracić czy zyskiwać przyszli emeryci.
ale niezależnie od tego, co się dzieje z kursem akcji, to OFE biorą swoje prowizje za obracanie tymi pieniędzmi. I taki jest prawdziwy i praktyczny skutek reformy emerytalnej. Temu ona miała głównie służyć w moim odczuciu. I dzisiaj panowie Petru i Balcerowicz, którzy to prawie 20 lat temu przeprowadzili w Polsce, jeden z nich jest malowany jako wybawca o współczesny Polski, pan Ryszard Petru, a drugi z nich, dinozaur, prawie już emeryt, pan Balcerowicz, został wyznaczony na wybawcę Ukrainy. Także przez pryzmat tego, co się państwo dzisiaj dowiedzieliście o reformie emerytalnej, za którą odpowiadają pan Petru i pan Balcerowicz, sami ocencie, czyje interesy ci ludzie reprezentują i o czyje interesy oni dbają. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. I na koniec chcę bardzo państwu, drodzy widzowie Podziemia TV, podziękować wam za cierpliwość w tym roku. Ten rok nie był dla mnie, nie tyle dla mnie, co dla mojego kanału łatwy. Nic złego się nie dzieje, proszę nie martwić. Natomiast zauważycie państwo pewnie spadek pewnej aktywności na moim kanale. To związane z tym, że w tym roku, od początku tego roku w moim życiu rodzinnym dzieje się niemała rewolucja. Duże zmiany życiowe u nas w rodzinie. To jest nic złego, to są pozytywne zmiany, ale wymagają bardzo dużo czasu, uwagi i stąd jakby wszystko inne musiało zejść na dalszy plan. Łącznie z tym, że studio moje, malutkie studio, w którym nagrywam, musiałem przenieść w inne miejsce, zorganizować je sobie na nowo. To też oczywiście jest dla mnie pozytywna zmiana, ale to wszystko wpłynęło na to, że w tym roku do tej pory te odcinki rzadziej się pokazywały i bardzo państwu dziękuję za cierpliwość, szczególnie tym z państwa, którzy jakby wspierają mnie finansowo również i nie zniechęciła państwa ta przerwa niejako w nadawaniu. Mam nadzieję, że teraz już od końcówki maja powoli wszystko wróci do normy, wrócę do regularnego nadawania. Jeszcze raz dziękuję państwu za troskę i za wsparcie. Wszystko jest ok. Powoli na kanale wszystko wróci do normy, do regularnego, cotygodniowego nadawania. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce.